Berlin jest stolicą Niemiec. Rozciąga się na powierzchni 900 km kwadratowych i jest największym miastem na świecie. Godłem Berlina jest niedźwiedź. Pojawił się on po raz pierwszy na pieczęci miejskiej w 1280 roku. Berlin przez długi czas zamieszkiwali Słowianie, więc jego nazwa może pochodzić od starosłowiańskiego określenia miasto nad mokradłami lub błotniste odludzie. Inne naukowe wyjaśnienie słowa Berlin to siedlisko niedźwiedzi, ponieważ niedźwiedzie, znając miejsce przeprawy zwierzyny przez Szprewę, osiedliły się w pobliżu brodu. Zamieszkali tu również ludzie. Wizytówką Berlina jest brama brandenburska, ukoronowana kwadrygą. Jest ona symbolem podziału i zjednoczenia miast. W sercu Berlina znajduje się pomnik Holokaustu upamiętniający zamordowanych Żydów Europy. Plac Poczdamski stał się nowym centrum w stylu Manhattanu. Najpiękniejszy plac w mieście, Gendarmenmarkt, powstał po śmierci Fryderyka Wielkiego. Historyczny gmach Reichstagu oraz nowoczesne budynki reprezentacyjne na Zakolu Szprewy tworzą dzielnicę rządową Berlina. Najsłynniejszym symbolem miasta jest mur berliński. Wizytówką Berlina jest również wieża telewizyjna, mająca wysokość 368 metrów, która znajduje się w pobliżu Alexanderplatz. Na platformę widokową wieży na wysokość 203 metrów można wjechać windą w ciągu 40 sekund. Berlin jest miastem nowoczesnym, posiada jednak piękne zabytki, kościoły katolickie i protestanckie oraz wiele muzeów, między innymi Muzeum Pergamońskie ze słynnym ołtarzem pochodzącym z greckiego miasta Pergamon. Reprezentacyjnym gmachem Berlina jest założony w 1810 roku Uniwersytet Humboldta.